Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Gościniami podcastu Coffee Spot z Polska są Kamila Mroczkowska i Patrycja Jaskulska. Witajcie. Hej, cześć. Czyli duet stojący za modem i całym imperium moda, bo Modona, z którym będziemy mówić najwięcej, o Reginie i o drugiej Reginie, która się nazywa Regina Dim Sum Bar. Dim Sum Yum Yum. Aha, to różnie, bo w Google inaczej. Dim Sum Bar. Okay. Dobrze. Właśnie zastanawiam się ostatnio, dlaczego tak zrobiliśmy, ale to może później. Okay. To się później wyprostuje. Pogadam. Dobrze. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Słuchajcie, zadajemy wszystkim naszym gościom i gościniom pierwsze pytanie, które brzmi, czy pamiętacie swoją pierwszą kawę? Zobaczymy, ale wspólną kawę? Właśnie, ja myślę o wspólnej kawie, ale ciekawa jestem, czy Kama ma tę samą kawę na myśli. O tej samej kawie, więc... Okej, to może tak w skrócie, Paryż? Tak. Pierwsza czarna kawa w życiu, ekstremalnie mocna. Z kawiarki? Z kawiarki wypita na balkonie u nieznajomych, bo to była nasza pierwsza wspólna podróż do Paryża. Bardzo romantyczna sytuacja. Tak. Wtedy nie była romantyczna, ale tak jak o tym myślę teraz. Mhm. Z perspektywy czasu to bardzo romantyczna sytuacja, bo dostałyśmy świeżo wypieczone croissanty, właśnie czarną kawę. I miałyśmy takie paryskie śniadanie i od tej czarnej kawy właściwie od wtedy zaczęłyśmy pić czarną kawę. Dokładnie tak. Wcześniej nie byłyśmy w stanie zdzierżyć mocy. To było chyba jak miałyśmy 18 lat. Nie, tak 20. Nie, myślę, że to było jakoś na moje 18 urodziny. Mi się wydaje, że to w połowie studiów. Okej, masz rację. W połowie studiów. Ale też mi się wydaje... całe życie. Tak, w sumie już 20 lat. Ale też mi się tak wydaje właśnie, jak teraz z perspektywy czasu myślę o tym, kiedy wypiłyśmy pierwszą kawę czarną, no to było... Bardzo późno. No, miałyśmy 22 lata. No jakoś tak. Okay. 21, 22 lata. I już wiedziałyście wtedy, że chcecie robić razem biznes? Wtedy chyba nie. Nie, wtedy zdecydowanie nie. Każda miała chyba wtedy jeszcze w głowie inny plan na życie. To wyszło jakoś... No rok później. Kocham. Tak, rok później w Nowym Jorku zostałyśmy oświecone. No właśnie, bo tam jest historia pani Reginy. Opowiecie historię pani Reginy? Nie. W szybkim skrócie. Tak, w szybkim skrócie. Regina... jest prawdziwą postacią. To od tego możemy zacząć. Jest, właściwie była, bo niestety Regina już nie jest na tym świecie, ale pani Regina była ortodoksyjną Żydówką pochodzącą z Bochni, która w czasie wojny zdołała uciec z Polski. Była blondynką, świetnie mówiła po niemiecku, więc uciekła do Austrii i w sumie uciekła tam sama, będąc małą dziewczynką. I w sumie w Austrii mieszkała, tam poznała swojego męża. Razem z mężem przenieśli się do Brazylii, otworzyli fabrykę swetrów i zarabiając świetne pieniądze na swetrach w Brazylii, wysłali swoje córki do Nowego Jorku, aby tam studiowały i w sumie potem córki ściągnęły swoją mamę do Nowego Jorku i tak sobie żyła na tym Brooklinie, na Borough Park, czyli takiej totalnie dzielnicy ortodoksyjnych Żydów. Mhm. I co? I właściwie była na tyle wdzięczna, że udało jej się uciec w czasie wojny i ocalić swoje życie, że chciała pomagać Polakom i w sumie tak trafiłyśmy do niej szukając pracy i w ogóle, wiecie, my wylądowałyśmy w Nowym Jorku nie mając planu, co dalej. Wiedziałyśmy, że mamy pieniądze na 2 tygodnie, a potem coś wymyślimy. Ale kupiłyście bilet w jedną stronę? W dwie. Okej. Okay. Dwie, bo też ograniczała nas wiza. Okej, tak. I chyba to jeszcze był ten czas, że sprawdzano w ogóle, czy ma się bilet powrotny, albo tak, było takie dokładnie. Poczucie, że może to zostać sprawdzone. Boże, no. Zdecydowanie. Tak. Nigdy nie zapomnę, jak ja w sumie spędziłam chyba 15 minut przechodząc w Nowym Jorku przez kontrolę i Kama już tam dawno stała i mi machała i się pyta, co jest, czemu ciebie dalej nie ma, a mnie nie chcieli wpuścić. Niestety. No ciekawe, co wtedy byśmy robiły. Ja z powrotem do... Nie, chodzi mi o to, czy powstał pączki Modona. A, okej, okay, gdyby nas nie poznałybyśmy Reginy, nie byłoby Reginy. O Boże, lepiej. No dobra, no to jesteśmy w tym miejscu historii, kiedy pani Regina wam pomaga. I co się dzieje? W czym wam pomaga? Co się dzieje? Jak ją zapamiętujecie? I jak to wpływa na wasze imperium? Właściwie to Regina wpłynęła na nasze imperium głównie pod względem założenia Reginy, jako takiego miejsca w sumie bardzo kobiecego dla
W sumie wtedy jeszcze chyba nie wiedziałyśmy, że ono się tak buduje dla kobiet, ale w sumie mamy wrażenie z feedbacku z miasta od znajomych, że jakoś tak kobiety się czują tam wyjątkowo dobrze. I że to przez Żyrandol. A w ogóle Żyrandol też pochodzi z Bochni, z miasta Reginy. To jest w ogóle niesamowite. Niezły cross. Tak. I w sumie jeśli chodzi o Reginę, to ona nas może mocno zmotywowała do tego, żeby działać przedsiębiorczo. Znaczy my od zawsze byłyśmy jakoś tak skupione na tych działaniach przedsiębiorczych razem, że tak, chciałyśmy robić rzeczy, planować wspólne wyjazdy, jakby mieć jakieś projekty. W komitecie szkolnym zawsze byłyśmy w każdej klasie. Więc... Tak, organizowałyśmy imprezy. Skarbnik, przewodniczący. Tak, organizowałyśmy właśnie imprezy wszelkiego rodzaju dla na przykład wtedy naszych klas, czyli nie wiem, tak powiedzmy sobie około 30-40 osób. Ale Regina na pewno nas zainspirowała, tak? Dodała nam takiej energii i wiary. Pewności siebie? Tak, tak. I Regina właściwie zajmowała się tym, że to była łączniczka pomiędzy właśnie Polską a Nowym Jorkiem i zwyczajnie ortodoksyjne Żydówki bardzo potrzebowały pomocy na przykład przy opiece nad dziećmi, sprzątaniu, a jeszcze my tam wylądowałyśmy przed Passoverem, czyli Wielkanocą. I tam była potrzebna pomoc na przykład do wspólnego gotowania. Nigdy nie zapomnę, jak siedziałyśmy razem przy stole z ortodoksyjnymi Żydówkami. Każda z nas coś obierała. Akurat wtedy miałyśmy okazję pracować w jednym domu. I to było takie wielkie gotowanie, jak wiecie, w takiej wielodzietnej rodzinie. Włoskiej rodzinie. Mi się bardzo tak, w ogóle właśnie przygotowania do świąt i takie życie codzienne bardzo włosko kojarzyło wtedy. I że to było takie, i też brakowało nam w Nowym Jorku rodziny, więc w zasadzie jak spędzałyśmy czas właśnie w domach dziewczyn, pań, u których pracowałyśmy, no to czułyśmy się tam bardzo rodzinnie, że byłyśmy częścią tej rodziny, więc to też było bardzo fajne, bo to jest bardzo inkluzywny świat, taki, że do którego nie jesteś w stanie wejść. Jeśli ktoś cię do niego nie polecenia. Zaprosi. Mm-hmm. Dokładnie. I okej, to była nasza praca. Jednak właśnie przez to, że nie czułyśmy się w roli takiej, że jesteśmy gdzieś niżej, gorzej przez nie traktowane, to było niesamowite w ogóle zobaczyć ten ortodoksyjny świat, wiecie. Komody pełne perułek. Jakby ja myślałam, że to nie istnieje. Jeszcze to nie były czasy, kiedy na przykład to było przed filmem na Netflixie, jakby, jakby tego się nie znało jeszcze z obrazu. Może można było o tym czytać, ale wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie było tak popularnych przynajmniej materiałów filmowych o tym świecie i my nigdy nie zapomnę, jak wracałyśmy pierwszy raz z pracy. Jedziemy sobie autobusem przez te uliczki Brooklynu i ja miałam takie, Boże, to jest materiał na film. Tak, chciałam to powiedzieć. Para ich potem powstało. Dokładnie już tak. Prawie pisałyśmy scenariusz. Dokładnie tak. Ciekawe, jakby się potoczyła wasza kariera. Tak. No Pati właśnie studiowała produkcję tak, filmową. Tak, ja miałam wtedy gapier na produkcji. Właśnie nie gapier, tylko nauczanie indywidualne, bo później po powrocie z Nowego Jorku po prostu przystąpiłam do egzaminów. Natomiast jakby miałyśmy takie coś, że o Boże, trzeba to wszystko spisać. Bo historia Reginy była niesamowita, zwłaszcza, że wiecie, ortodoksyjne Żydówki raczej mają konkretny styl ubierania się, zazwyczaj chodzą w rajstopach, zasłonięte mają nogi, długimi spódnicami, chodzą, nie mogą chodzić w butach na obcasach i tak dalej, raczej kolory są niemile widziane, peruki, a ja wjeżdżam do tej babci. A ona sobie siedzi w takim kolorowym kostiumie, kombinezonie na zip, na zamek. Ma w sumie wielkie afro na głowie, takie w sumie białe już. I raczej to wyglądało na jej prawdziwe włosy. Takie ogromne okulary. Ona wyglądała jak z lat 70. i kręciła się na takim okrągłym krzesełku na kółkach i wszędzie podjeżdżała nim, tak wiecie, próbując po prostu. Więc ona była niesamowita. Jak tylko dowiedziała się, że mówię po polsku, to od razu wszystko było ustalane po polsku i potem mnie oprowadziła po swoim domu, miała takie biureczko, w którym miała zapisane wszystkie adresy i wszystkie numery telefonów, więc po prostu to jej podejście do tego, że ona była taką businesswoman, która pomaga innym, po prostu nas mega zainspirowało, bo normalnie to było niedozwolone w tamtej społeczności. Mhm. A kiedy się pączki pojawiły na tym wyjeździe? Donaty? Właściwie my wszystkie pieniądze wydawałyśmy na jedzenie, więc... Na początku akurat mieszkałyśmy naprzeciwko Dunkin' Donuts, więc na początku pojawił się Dunkin' Donuts. Ale szybko poznałyśmy właśnie takie bardziej handcraftowe cukiernie i one nas bardzo zainspirowały. Wtedy właśnie pierwsze kawy też przelewowe, speciality, cappuccino, właśnie pączki. Wtedy się tak zainteresowałyśmy takim życiem kawiarnianym. Nie miałyśmy takiego wcześniej w Krakowie, w którym mieszkałyśmy. Miałyśmy jedną kawiarnię, w której też wypiłyśmy chyba pierwsze cappuccino. Możliwe.
Takie proper zrobione, tak, oczywiście. Natomiast rzeczywiście, jak już raz zjadłyśmy te kraftowe donaty i w ogóle przyzwyczaiłyśmy się do stylu kawy speciality, to już potem nie było powrotu. Oczywiście teraz czerpiemy przyjemność z tego, jak jedziemy gdzieś do Włoch albo do Francji i pijemy zwykłą kawę, taką codzienną jakby dla tej kultury, ale jednak same zawsze stwierdzamy, że na przykład nie mogłybyśmy mieszkać we Włoszech, bo tam jest bardzo mało kawiarni speciality, mm-hmm, jednak czułybyśmy się, że czegoś nam w życiu brakuje. Jeśli chodzi o donaty, to skąd one się w ogóle wzięły w Polsce, to tak naprawdę tęsknoty za tym smakiem. I jak już wróciłyśmy do Polski, w sumie przeniosłyśmy się do Warszawy, Kama zaczęła studiować amerykanistykę i siedząc na zajęciach kiedyś napisała mi, że kurczę, ale jest tak gloomy, bardzo pada deszcz, jest tak okropnie i w sumie to zjadłabym te nasze donaty, które jadłyśmy zawsze w drodze do pracy i wypiłabym tą kawkę. Spotkałyśmy się i po prostu zrobiłyśmy tak, odpisałam ci, let's make it. Tak, bo wiedziałyśmy, że ich nie dostaniemy nigdzie, więc... I tak zaczęłyśmy testy i było ich coraz więcej, Pod ręką Trisa, który nam pomógł właśnie w naszych pierwszych próbach i gdzieś tak później się to potoczyło. A ile czasu minęło od wyjazdu do Nowego Jorku do pierwszych donatów, które były sprzedawane? Jeden rok. Super szybko. Jeden rok. Tak, bo w 2013... A, do testu, do pierwszych, tak? Mhm. To jeden rok, tak? Nawet chyba szybciej. No, szybciej. Tak, pół roku, tak mi się wydaje, bo wróciłyśmy we wrześniu, a pisałyśmy gdzieś na przestrzeni... Albo jesień-zima. Tak, bo ja po 6 miesiącach już złożyłam wypowiedzenie mojej aktualnej, tamtejszej, ówczesnej pracy tak naprawdę, więc... A wypowiedzenie wiązało się z tym, że chciałyśmy coś więcej zrobić z tymi donatami, bo niestety dołapała nas, mówiąc kolokwialnie, Gosia Winta. Skoro jej tak, zawsze mówimy, że Gosia Winta, mamą wielu tak, konceptów gastronomicznych. Dokładnie tak. Dobrze, że mamy Gosię. Dobrze, że mamy Gosię. Dziękujemy, tak, Gosia, że jesteś. I odsyłamy też do podcastu z Małgosią, który był pierwszym naszym podcastem. No dobrze, no i właściwie powstał pierwszy polski monokoncept. Czy w ogóle wy sobie zdawałyście sprawę z tego wtedy, że to jest jakiś nowy trend, że to może być coś, co zapoczątkuje taką falę? No bo teraz właściwie to jest już coś, o czym się oficjalnie mówi jako takim wzrastającym trendzie, o czym też piszemy w książce, że lokale skupiają się na jednym produkcie i robią to naprawdę, naprawdę dobrze, no ale to było 10 lat temu, tak? Dobrze wspominam. Wtedy nie myślałyśmy, że to jest trend, ale wiedziałyśmy, że chcemy mieć jeden produkt. Ale też, Kamo, przypomnę ci dlaczego. Pamiętam, że jak wróciłyśmy z Nowego Jorku, to miałyśmy takie zaskoczenie, że po co ludzie do miejsca sprzedającego kurczaki ładują jeszcze pierogi, że to jest nie, sorry, ale jakby taki przejaw jakby... No trochę desperacji. Troszkę polskiej desperacji biznesowej, że ludzie chcą mieć wszystko w jednym miejscu, a my byłyśmy przyzwyczajone. Pamiętając to, że my teraz mamy wszystko w jednym miejscu. Okej, teraz tak. Ale czy mówisz o ramenie i pączkach? Zaraz też opowiemy wam, z czego to się wzięło. Natomiast jeśli chodzi o te pączki i dlaczego to był jeden produkt, nam na początku każdy mówił, Boże, dodajcie bajgle, to też jest nowojorskie. Albo... Nie, dołóżcie chia pudding na śniadanie. Wszyscy mieli świetne rozwiązania, na przykład smoothie, tak. Żebyśmy mieli tam wszystko i nic tak naprawdę. A my myślałyśmy sobie, jeśli w Nowym Jorku potrafi być miejsce, które sprzedaje tylko pizzę, albo tylko hot dogi, albo tylko pączki, albo słynie z najlepszego kurczaka smażonego i nie wrzuca tam nic więcej, to na pewno jest jakiś klucz tego, że to jest dobrze zrobione. I po prostu podobało nam się to właśnie to podejście mono do prowadzenia biznesu. Chociaż wiedziałyśmy, że to może być bardzo ryzykowne, ale w sumie później okazało się, że nie wynajmujemy lokalu same. Znaczy, że łączymy siły z wytrawną kuchnią Trisa i tak naprawdę, że to się jakoś zepnie finansowo. Ale gdybyśmy chyba wtedy otworzyły monopączki, to myślę, że już by nas nie było. Okay. Dzisiaj na rynku. Nie było jeszcze czasu wtedy? Tak. Bo w ogóle to też może powiedzmy słuchaczom i widzom, że to jest naprawdę prawdziwe małe imperium, tak jak jest wiele lokali. Ja wiem, że wy się śmiejecie, no ale ja was podziwiam jako przedsiębiorczynię na maksa, bo jest wiele miejsc, które sobie działają teraz z jednym produktem, ale wy nie tylko macie moda, w którym są dostępne pączki, jest kuchnia Trisa, ale macie produkcję do tego. Macie drugi lokal, tylko pączkowy na Paryskiej. Macie też pączki na Mysiej i to w osobnym miejscu na wejściu, tak? Osobnym niż Regina tamtejsza.
naprawdę nie ma takich miejsc, czy takich konceptów wiele, a szczególnie nie ma takich konceptów z naszego pokolenia, tak? Bo jesteśmy w podobnym wieku. Już są jakieś takie stare pączkarnie, nie? I one też jakby, no wiadomo, no ale to zawsze istniało, ale to jest zupełnie inny produkt, inna historia i tam się nie wiem, nas to mniej rusza, nie? A z takich konceptów, które rzeczywiście wyewoluowały, co zrobiły? Rozwinęły się. No naprawdę, jesteście wyjątkowe. Dzięki, nie wiem co powiedzieć. To bardzo nam miło, że tak to widzisz. Jakoś my nie postrzegałyśmy tego aż tak. Oczywiście jakby w sensie, że wiesz, naturalnie jak działasz, to nie widzisz, że robisz jakieś wyjątkowe rzeczy, bo po prostu ciśniesz sobie jak najwięcej. I no, oczywiście tak, to co robisz nigdy nie jest wystarczające. Natomiast jakby już teraz patrząc na to wstecz, po tych prawie że 10 latach, chyba 10 prawie, tak, teraz nam mija 10 od samego przedsięwzięcia donatów, jakby widzimy, że jakby rzeczywiście to się wyróżnia na rynku i w sumie co nam się też bardzo podoba, to, że mając Mod Donat, możemy współpracować z różnymi fajnymi miejscami, chociażby ze Storem, albo z Kofideskiem i jakby po prostu, że to są super kawiarnie speciality i jakby, że tak jakby mam wrażenie, że ten pączek jest trochę takim łącznikiem światów. I te mapy potem na Tłusty Czwartek, gdzie są, tak, gdzie można dostać nasze pączki. Tłusty Czwartek, nasz ulubiony event w roku właśnie. Tak. Te kolejki. Tak, ale też ile super pozytywnej energii. Wiecie, ten cały feedback to po prostu pozwala nam potem lecieć przez kolejny rok trudności, bo oczywiście pączki mają swoje okresy takiego ups and downs, no bo w sumie mniej się ich jada na przykład w lipcu, kiedy jest super gorąco. Natomiast w sumie po prostu feedback tłustoczwartkowy, ta super energia ludzi, to, że oni po prostu za każdym razem wchodzą w te nasze schematy działania, jakieś tam zasady, bo żeby to w ogóle ogarnąć, musi być mnóstwo zasad wprowadzonych, to jest naprawdę takie urzekające i dające energię na cały rok. No bo wy jesteście poza tym całym imperium gastronomicznym też taką małą agencją eventową, bo ja też was podziwiam za te wszystkie pop-upy, wyjątkowe dekoracje, nie wiem, pokój Kevina na świątecznym evencie i myślę, że to też bardzo mocno wpływa na to, jak jesteście postrzegane na rynku. Czy to wynika też z waszych doświadczeń tych edukacyjnych, zawodowych, czy po prostu jakby lubicie takie rzeczy, jak to się powstało w waszych głowach. No jak to od szkoły już robiły te eventy dla całej klasy, to się wszystko zgadza, tak potem procentuje. No tak. Ale zupełnie stary jeszcze, przepraszam, bo zawsze się wtryniam, ale kurczę, tak trochę jest, nie? Że jak od dziecka lubiłeś organizować, to te doświadczenia, to nie chodzi o to, żeby mieć w CV agencję eventową, ale jeżeli naprawdę lubisz to robić, naprawdę lubisz gościć, to mega procentuje później. Co jak jesteś introwertykiem i nie lubisz ludzi i prowadzisz gastronomię, będziesz się trochę męczył. No nie ma się co oszukiwać, nie? Ale jeżeli lubisz ludzi i lubisz ich gościć, super przyjemność. To prawda. Właściwie to u nas się trochę wszystko zaczęło od tych testów Mod Donat, które, jeśli chodzi o rynek warszawski, tak, o działanie tutaj, i od tego, że mieliśmy taki mały klub kolacyjny wśród naszych znajomych i wtedy się zaczęło goszczenie ludzi, tak, na skalę warszawską. Także na przykład wracaliśmy z Meksyku albo z Tajlandii, przywoziliśmy przyprawy i zaczynaliśmy robić kolacje. Jak to się tak roznosiło po naszych znajomych, to nagle wpadało 40 osób, 30 i to było wszystko w sumie na Paryskiej 39 w mieszkaniu wynajmowanym wtedy przez Krystiana, więc tak się śmiejemy, że pączki zatoczyły kółko i wróciły na tą samą ulicę po tych prawie, że no po 10 latach. Ale tak naprawdę też, jak zakładałyśmy markę Mod Donuts i brałyśmy te pierwsze kredyty na rozwój i tak dalej, to my sobie z tyłu głowy myślałyśmy, że Jezu, my chcemy mieć agencję eventową, agencję kreatywną, po prostu chcemy budować inne marki, pomagać im. Oczywiście nie pod względem, nie wiem, brandingu stricte designu, tylko po prostu wszystkiego, całej komunikacji wkoło właśnie eventów, wydarzeń, takiego hospitality, które dla nas jest super ważne i na którym mam wrażenie, że się jednak trochę znamy. Czy my w ogóle chciałyśmy mieć agencję najpierw? A nie pączki. Więc, ile alternatywnych karier tam się pojawiło? I stwierdziłyśmy, że robiąc te donaty i działając, pokazując, że potrafimy prowadzić jedną markę, zrobimy sobie portfolio i później po prostu się możemy wymiksować z gastronomii i zrobić swoją agencję. I jak wam poszło? Nie wymiksowałyśmy się. W sumie tak też naprawdę. Troszkę gdzieś już nasza rola w firmie już po tylu latach się zmieniła, więc no od kilku sezonów próbujemy być agencją, ale znaczy, taką wewnętrzną, to oczywiście działamy jako agencja na potrzeby naszych marek, ale gdzieś myślałyśmy właśnie od kilku sezonów, żeby wyjść trochę poza nasze marki i taki pierwszy krok w tym roku robimy.
właśnie działając z pop-upami Neolandrów i to jest taki pierwszy krok działalności poza naszymi markami. A powiedz coś więcej. Jakie pop-upy Neolandrów? No, jeśli to jest też tajemnica. W tym momencie działa u nas La Bomba Neolandrów. Mamy taki mały lokal, taką przestrzeń drugiej stronie, naprzeciw moda. Zaglądałem tam do was. Tak, miałyśmy tam biuro właśnie przez kilka lat i w głowie, jak wynajmowałyśmy tą przestrzeń, to od razu jakby miałyśmy w głowie to, że to będzie nasza agencja. Natomiast wydarzyły się sytuacje, jakie się wydarzyły w międzyczasie. 2020. Tak, 2020 się wydarzył, więc zamieniłyśmy agencję na działania kryzysowe. I wracamy teraz właśnie już ze świeżą głową i właśnie działamy. Będziemy wynajmować tą przestrzeń na pop-upy dla innych marek. Tak, to jest plan na najbliższy czas. I współorganizować z nimi różne eventy wokół tej obecności na Neolandrów. Ale tak dokładnie, jakby nam po tych 10 latach nasz team, który zbudowaliśmy wspólnie właśnie z menadżerami i w sumie nasi menadżerowie mamy już tak to wszystko zbudowane, że pozwala nam to troszeczkę wyjść z firmy. W sensie, że nie zajmować się operacyjnie codziennością, tylko myśleć o rozwoju i jakby trochę odetchnąć, przyznam szczerze, bo te lata były super intensywne. Sami wiecie, jak to jest i po prostu miałyśmy taką czkawkę w 2021 roku, zwłaszcza, że chyba trochę się zbytnio zutylizowałyśmy, mówiąc wprost. Więc podjęłyśmy pewne kroki zmian struktury w firmie i rzeczywiście udało nam się troszeczkę zrobić krok wstecz i oddać komuś większą odpowiedzialność, a samodzielnie skupić się na innym rozwoju. Ale tłusty czwartek. No still, wiesz, tak, smażymy tak, czasem, a zazwyczaj jesteśmy w teamie kryzysowym. Chyba nie będzie takiego tłustego czwartku bez nas. Właśnie zastanawiałam się nad tym, ale to chyba nie jest możliwe. Ale też w sumie, wiesz co, dla mnie to jest taki fan, tak, że chyba nie chciałabym tego odpuścić. Jakby to jest, jakby to brak snu przez te 36 godzin, bo potem po prostu niesamowicie daje taką frajdę. Ale też nawet osoby, które już z wami nie pracują, przychodzą do was na te jeden czy tam dwa dni z okazji tłustego czwartku. Zawsze dzień po tłustym czwartku mówiłem, to był ostatni tłusty czwartek, później. Albo pół roku, uzależniające, naprawdę. Pół roku mówią, już wziąłem urlop. No, bo jest coś takiego w pracy, w eventach, że zawsze sobie mówisz, że już nigdy więcej, ale jednak ten thrill i to wszystko jakoś tak nakręca, że po prostu jest jakieś takie uzależnienie od tego po prostu takiego... Od tej adrenaliny. Tak, jesteśmy ćpunami po prostu. Jesteśmy adrenalinowymi ćpunami, tak, to prawda. Jeżeli w tej rozmowie jest trochę zająknięć i przejęzyczeń, to wynika z tego, że za oknem jest może 6 stopni. I nie piliśmy kawy. Jest nie szaro. Nie wiem, z czego to wynika u ciebie. Nie zaproponowaliśmy wam kawy, ale to dlatego, że dziewczyny się teraz spóźniłyście, już nie było czasu. Musimy się szybko ustawiać do nagrywania. Zastanawialiśmy się, jak najładniej ułożyć pączki, żeby było widać w kadrze. U mnie to jąkanie wynika z tego, że mi ślinka cieknie, to myślę o nich po prostu. Zastanawiam się, którego zjem sobie zaraz. Słuchajcie, teraz coś ckliwego. Dajemy coś ckliwego teraz. Dobra. Jaką radę dałybyście sobie sprzed 10 lat, otwierając pierwszego moda? Ja myślę, że rady, które już w sumie stosujemy, to dałabym sobie taką wtedy, żeby nie myśleć o tym, że wszystko musi być idealne. Boże, myślałam o tym samym. Yes, besties. Po tylu latach. Bo właśnie na początku to zżerało bardzo dużo naszej energii i gdzieś stresu takiego niepotrzebnego. A teraz już jak właśnie działamy, no to odpuszczamy wiele rzeczy. Jakby wiemy, że nigdy nie będzie idealnie. Zawsze będzie coś, co nie dopracujemy tak, jakbyśmy chciały, więc... No ale to właśnie te błędy rodzą to, że potem jest dobrze i potem jest coraz lepiej. Ja mam podobne przemyślenie odnośnie pierwszych Coffee Spotsów, bo oczywiście Krzysiek tego nie pamięta, ale ja pamiętam same błędy, pamiętam to, że gdzieś jakieś zdjęcie jest brzydkie, pamiętam to, że coś nie przeszło przez korektę i tak dalej. Ja pamiętam tylko super event, świetną premierę i dobrą zabawę z tego projektu. Dokładnie, ale i właśnie wiecie, czasami miałam takie, że nie patrzcie na te pierwsze Coffee Spotsy, ale potem właśnie doszło do tego, że kurczę, gdyby nie było tych pierwszych Coffee Spotsów, to nie byłoby trzech kolejnych książek i tej czwartej, która już naprawdę jest dobra i ma ładne zdjęcia i tak dalej, nie? Jakby od czegoś trzeba zacząć, żeby potem mogło być dobrze. To prawda. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl.
Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami nie tylko po to, żeby sobie słodzić, ale też dlatego, że może możecie dać jakieś rady osobom, które myślą o... oczywiście mogą się do was zgłosić, bo wiadomo, agencja rośnie, więc może coś klienci będą z tego, jakieś nowe lidy, ale bardziej jest dużo młodych osób, które myślą sobie, a może gastronomia, świetny pomysł. My też w przewodniku piszemy o monokonceptach, że to jest dobry pomysł i to chwyta. Chociażby pasztety portugalskie, czy u nas w Warszawie na Powiślu dziewczyny pastelowe, czy w Poznaniu Denata, ale są też inne pomysły, na przykład bansy z Gdyni, które tam super kliknęły. I wy wtedy, robiąc to pierwszy raz 10 lat temu, chyba znalazłyście taki wytrych do tego, jak to dobrze zrobić i myślę, że można się na was wzorować, żeby zaczynać trochę pop-upowo, żeby mieć znajomych już w gastronomii, bo to się łatwiej rozchodzi, potem otworzyć lokal, który jest konceptem, bo nie jest samymi, dokładnie podzielony, a później... Jak fajnie wy to zrobiłyście i za to was na maksa podziwiam w tym wszystkim, że to przeskalowałyście, że byłyście w stanie i zacząć dostarczać pączki do innych lokali, wykorzystałyście te okazje i to nie tylko do jednego, ale do wielu, założyłyście produkcję, otworzyłyście swój kolejny lokal w dzielnicy, w której to świetnie się wpasowało i później kolejny mini lokal na Mysiej w centrum handlowym, w domu handlowym. Department store, tak można by to nazwać. No właśnie, no jakie macie rady dla osób, które by dzisiaj chciały zaczynać, bo też rynek jest już inny. Wydaje mi się, że jeśli nie ma się kapitału zgromadzonego, tak jak my nie miałyśmy go, bo nigdy nie miałyśmy jakby takich, nie wiem, nie zgłosiłyśmy się do nikogo po pulę pieniędzy z pomysłem, tylko raczej to były kredyty, pożyczki i jakby coś, co się spłaca samodzielnie, bo jakby to był nasz trochę taki punkt, że nie wpuszczamy nikogo, żeby... nas potem nie mógł zwolnić. Nie, to chyba też chodzi o to, że chciałyśmy po prostu realizować w 100% naszą wizję, co my chcemy zrobić i nie chciałyśmy mieć nad sobą presji inwestora. Mhm. Dokładnie tak, więc jeśli ktoś próbuje tak jak my, kiedyś i w sumie do dziś, to wydaje mi się, że ważne są te baby steps, o których powiedziałeś, bo myślę, że gdybyśmy wjechały od razu z lokalem i nie miały tego przygotowania, tego introduction dla ludzi co do produktu i też w sumie, wiesz, nam każdy kolejny miesiąc pokazywał, że w sumie, kurczę, to jest dobra decyzja. Jest na to jakby potrzeba na rynku, żeby po prostu produkować te rzeczy, bo u nas zaczynało się to od tego, że do 1 maja, do pierwszej kawiarni wówczas istniejącej, dowoziłyśmy pączki, które były produkowane w domu. I tak naprawdę pamiętam, że jeszcze przez pewien czas ja dalej jeszcze pracowałam, przyjeżdżając do Kamy w czwartek o 5 rano i przed pracą robiąc te pączki wspólnie. Później je zawoziliśmy, ja czasem jechałam do pracy. To wszystko było takie, wiesz, organiczne, że jest potrzeba, działamy. Ale gdybyśmy wtedy się już nastawiły, że nie sprawdzamy tego na rynku i nie robimy pierwszego tłustego czwartku na chacie, dostarczając produktów do kawiarni, to myślę, że to by mogło nie być takim sukcesem. Ja myślę, że właśnie też nawiązując do tego, najważniejsze jest to, że na początku nie masz nastawienia finansowego, bo jak masz nastawienie finansowe, to gastronomia nie jest bardzo... Jest dużo innych branż, w których można chyba jednak łatwiej zarobić pieniądze. Tak. Dokładnie tak. Trzeba mieć bardzo dużo determinacji pasji i lubić i mieć wizję na to, gdzie chcesz być i gdzie chcesz, żeby to miejsce, jak ono ma wyglądać i jakby jak chcesz je prowadzić i konsekwentnie to robić. Tak mi się wydaje, że to są takie rzeczy, które my, jakby, na których my się opieramy. I tak jak patrzę też na inne biznesy, to też to widzę w tych innych biznesach, że właśnie to jest ta konsekwencja, że właśnie nie dokładasz nagle pierogów w desperacji. Pierogi desperacji. Kochamy pierogi, pomijając, że tutaj dzisiaj są takim przykładem. Natomiast właśnie wybiłam się. Zaczęłam myśleć o pierogach i o lunchu. To ja tylko zagadam szybko, że Patty, super, że to powiedziałaś, że fajnie jest przetestować ten produkt wcześniej, bo wydaje mi się, że wiele osób, które myśli o gastronomii, jednak stawia na to, co łatwiej sobie zwizualizować, czyli lokal. I zaczyna od szukania lokalu i na tym się koncentruje, a trochę zapomina o tym, co będzie w tym lokalu później, nie? Sprzedawane, podawane. I podejście, ono jest dłuższe i pewnie ciężej jest rzucić papierami. Znaczy, łatwiej wydaje się zrzucić papierami i otworzyć swoje miejsce, a trudniej jest sobie wyobrazić, że będę łączył robienie czegoś i jeszcze pracował, ale to jest dużo bardziej chyba takie zrównoważone i zdrowe podejście.
Tak. Że masz czas na przetestowanie tego wszystkiego i też przetestowanie siebie w nowej roli, no bo jeżeli ktoś pracował w dużej firmie, a nagle zaczyna robić sam, to później się okazuje, że ma jednocześnie na głowie wszystkie rzeczy operacyjne, promocyjne, finansowe, administracyjne, HR-owe, tak, jest naprawdę duże. Ogrom. Tak, też w momencie, to też zawsze gdzieś sobie przypominamy z początków, że jeśli jesteś rzemieślnikiem, lubisz robić pączki na przykład, czy piec chleb, czy jesteś kucharzem, to też bardzo trudno jest wtedy prowadzić biznes. Bo jakby jeśli my robiłyśmy pączki faktycznie przez kilka miesięcy na samym początku. Pół roku to trwało. Natomiast to było hardkorowe pół roku, bo łączenie prowadzenia firmy i robienia wypieków codziennie, no to wtedy... I jeszcze prowadzenia serwisu wieczornego. Tak. A czasem no jechałyśmy naprawdę na ogromnej adrenalinie wtedy. Miałyśmy z tego fan totalny, ale tak na dłuższą metę to albo robisz pączki, albo prowadzisz firmę. Tak, naszym zdaniem. Ale podziwiam wszystkich, bo są takie osoby nawet na rynku warszawskim, tutaj z myślą o... O kim? O Moni. O Moni, też pomyślałam, ale Moni. Po prostu ale Monia też odeszła chyba już trochę właśnie od codziennego. W sensie, że już ma tak zbudowany team, że jest w stanie po prostu, wiecie, mieć wolne. I jakby to jest właśnie ten klucz do tego, że po prostu otaczasz się ludźmi, którym możesz zaufać i którzy potem współpracują z tobą przez wiele lat i tak naprawdę jesteś w stanie im oddelegować wiele obowiązków, bo jeśli ktoś chce być Zosią samosią i robić wszystko samodzielnie, no to zwyczajnie się jakby wypali bardzo szybko. Ale też jest teraz taka właśnie zmiana pokoleniowa, którą obserwujemy z Krzysiem, że ludzie młodsi od nas, którzy otwierają biznesy, oni sobie je otwierają od 12 do 16 i oni sobie je, wiecie, tutaj sobie coś upieką, tutaj sobie coś zrobią. Dają sobie przestrzeń. Tak, dzisiaj nie otworzę, bo jestem zmęczony i jakby zupełnie inaczej podchodzą do tego biznesu niż my i myślę, że no, my patrzymy na nich z takim dzieci trochę... Dzieci kultury zapierdolu. Tak, dzieci to kultury zapierdolu, patrzymy na nich z takim... No z różnymi emocjami, bo z jednej strony zastanawiamy się jak to, ale z drugiej to trochę chyba im zazdrościmy, że oni tak potrafią. Tak. Tak. Jestem ciekawa, jak to potem się przekuje jakby na jakby takie sukcesy na przykład, ale możliwe też, że na przykład niektóre z tych osób nie są, jakby ich celem nie jest odniesienie jakiegoś dużego sukcesu, tylko jakby sukces dla nich to jest przyjemne życie. Tak. Dokładnie tak. Więc wiecie, tam bardzo często ostatnio na Instagramie pojawia mi się, że miarą sukcesu jest zdrowy system nerwowy. No i może po prostu oni tak sobie mierzą swój sukces. Myślę, że nasz system nerwowy mocno ucierpiał, ale po drodze wybrałyśmy tyle satysfakcji z działania i w sumie niesamowicie dużo fanów, że wydaje mi się, że to było tego warte. Na pewno ja osobiście nie cofnęłabym czasu, żeby jakby robić to, jakby to powiedzieć, mądrzej. Inaczej. Jakby po prostu spokojniej. Może też chodzi o to, że my po prostu... Ja też nie chciałabym, też jak o tym myślę, też nie chciałabym robić tego spokojniej. Spokojniej, na mniejszej adrenalinie, bo to mi się wtedy podobało. Odczuwam tego skutki dzisiaj, ale wtedy mi się to bardzo podobało. Dokładnie. Więc... No, to było trochę nawet nami, mi tego prawda? Brakuje, trochę szczerze mówiąc, tej adrenaliny takiej serwisowej. Słuchajcie, to teraz jeszcze, żeby było trochę bardziej emocjonalnie, może jakaś łza będzie. Powiedzcie trochę o początku samego Moda i Mod do nas już na Oleandrów, jak się otwierało. Ja pamiętam, że stała tam stoi GS3. Nie wiem, czy ona była od samego początku jako ekspres, to jest taki mały ekspres dla Marcocco. Pamiętam Andrzeja, który tam ogarniał rano kawki. Pozdrawiamy. Pamiętam, że też byliście jednymi z pierwszych, kurczę, wy naprawdę, no... Rozwijacie te agencje. Przecież jako jedne z też z pierwszych miałyście brandowaną kawę swoją. Java ją wypalała. Do dzisiaj. Tak. Chciałyśmy ją zmienić. Tak, byłyśmy na różnych tastingach, ale powiem szczerze, w ogóle w Javie, nawet w środku w Javie chciałyśmy zmienić po prostu, żeby odświeżyć. I zrobiliśmy po kilku latach blind test i wybrałyśmy tą samą kawę. Z Andrzejem, który cały czas na tej samej kawie pracował i po prostu pojechaliśmy tam we trójkę i mówimy, dobra, zmieniamy to. I potem tak zrobiliśmy blind test i wybraliśmy to samo. I tak sobie stwierdziliśmy, że kurczę, no to smakuje jak nasza kawa. I same pijemy ją często w domu, nawet jeśli po prostu zabieramy te torebki ze sobą i ona nam często towarzyszy nawet w podróży i jakoś jest to takie mocno uzależniające. Chociaż oczywiście uwielbiamy próbować na mieście innych kaw, natomiast jakoś tak, my zawsze chciałyśmy, żeby to smakowało tak jak w Stanach. Idziesz do jakiegoś miejsca i potem sobie myślisz, to smakuje jak w miejscu X. I chyba właśnie o takie odczucie nam chodziło, takiego sentymentu, że potem wracasz i ten pączek i kawa smakują tak samo. No to jakie są te wasze wspomnienia, jak sobie teraz myślicie o tych początkach Moda? Może co do tej GS3, to... Nasz pierwszy leasing. Ostatnio to wspominałyśmy. Okej. Okay. Tak, to było nasze marzenie, żeby mieć taki piękny ekspres do kawy. Myślałyśmy, że... No, on jest śliczny.
jednokolbowy, idealnie się zmieści na blacie, plus ogarnie taką ilość kaw. Finalnie trochę go zajechaliśmy, ale jeszcze działa po wielu serwisach. Natomiast w sumie w moc sprzedaje się zdecydowanie więcej kawy, niż zakładaliśmy, że będzie się sprzedawać, co w sumie jest miłe. A ekspres przelewowy kiedy się pojawił? W sumie od razu. Od początku. Tak? Tak. Tak. Okay. Tylko Andrzej nie lubił. Andrzej nie lubił. Więc nie robiliśmy Mokomastera, robiliśmy wtedy ręczne przelewy. Drip. No dzisiaj już nie mamy ręcznych przelewów. No komu by się chciało, przynajmniej w mod, bo chodzi o to, że jak jest serwis taki bardzo, no w sumie już restauracyjny też, bo to nie jest tylko pączek i kawa, tylko od 12 już zaczyna się pora lunchu i jest już dosyć mocno wzmożony serwis, to tak naprawdę kelnerzy nie byliby w stanie robić jeszcze dripów. Więc używamy teraz Mokomastera już tak na jakby... Tak, szybki przelew bardzo szybki przelew. Tak przyjął się i jest bardzo popularny. Natomiast co do tej GS trójki jeszcze, to też dodam tylko to, że wiecie, nam się zamarzył taki sprzęt, ale to jest, ważne jest to, kto stoi za tym sprzętem. Tak. I w sumie tutaj miałyśmy szczęście, że praktycznie od początku zaczęliśmy współpracować z Andrzejem, który był naszym specjalistą od kawy, bo my same nie potrafiłyśmy robić latte artów i jakby, a w sumie nic mnie bardziej nie wkurza niż brzydkie flat white, które dostanę na mieście, albo źle spienione cappuccino, więc my byłyśmy takimi mocno wymagającymi osobami pijącymi kawę, ale same nie potrafiłyśmy tego robić. Oczywiście chodziłyśmy na szkolenia, uczyłyśmy się tego, ale jakoś, no nie możesz nie być specjalistą we wszystkim. Natomiast oddałyśmy to Andrzejowi pod opiekę i w sumie muszę przyznać, że to działało świetnie, zwłaszcza, że on miał pracę w MOD wtedy od 9 do 17, jak w korporacji, od poniedziałku do piątku i od 9 do 17 robił sobie kawki. No oczywiście działało też na serwisie, ale dobrze było mieć taką osobę. Teraz w MOD w sumie tak naprawdę mamy taki zespół, że wszyscy są specjalistami od kawy jakoś. Mamy to szczęście, że oni naprawdę potrafią robić tę kawę, wiedzą, kiedy wychodzi dobrze, kiedy nie. Ale zdarzały nam się sytuacje, że z nawet takiego sprzętu wychodziły kiepskie kawki, więc to jest chyba klucz też. Żyćko, musimy kończyć rozmowę, niestety. Pomyślimy o drugiej części, wiadomo. No ale powiedzcie jeszcze, jakie macie plany gastronomiczne, bo było o pop-upowych, a czy wy z modem macie plany? No, słyszałem na przykład, że poznańskie Denata się wybiera do Warszawy, a czy wy się wybieracie do jakiegoś innego miasta? Przeszło wam to przez myśl? Na stałe nie, ale wybieramy się teraz pop-upowo. Znaczy na targi wyjeżdżałyśmy. Byliśmy w Krakowie, w Poznaniu, w Trójmieście. W Wrocławiu. Tak, jeszcze? I Wrocław. Będzie. Był. Był? Będzie. To zależy, kiedy słuchacie, bo może już był. Tak, więc pojawiłyśmy się i to było super przyjęcie w innych miastach właśnie naszego produktu, ale tak logistycznie nie jesteśmy w stanie w tym momencie mieć na stałe miejsca w innym mieście. Nie spięłoby się to budżetowo, mówiąc wprost, więc podziwiam, jak ktoś przenosi się, otwierając tylko jedno miejsce, ale na pewno mamy plany takie założenia miejsc w sensie więcej, stworzenia więcej sklepów MOD Donuts w Warszawie, bo tutaj mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o przerobowość naszej kuchni, brzydkie słowo bardzo, tak, o możliwości nakładu naszej kuchni produkcyjnej, więc szukamy lokali, jak ktoś widział jakieś fajne na dzielnicach takich jak Mokotów. I chciałbym mieć obok siebie MOD Donuts. Ochota Wilanów. mi się najbardziej podoba takie połączenie, jak macie na Mysiej. To moim zdaniem idealnie pasuje, nie? Że wchodzisz do sklepu, czy tam do tego domu handlowego, gdzie są różne marki, a jednocześnie jest jeszcze tam na miejscu super miejsce z pączkami. Zapraszam do kontaktu jakieś sklepy z designem i tak dalej. Super, super to klika. Słuchajcie, musimy postawić kropkę. Dziękujemy wam bardzo i ja już idę się zabrać za te pączki. Dziękujemy. Patrycja Skulska, Kamila Mroczkowska, czyli MOD, MOD Donuts, Regina i... I Dim Sum Yum Yum. Yes, mamy to. Super, dziękujemy. Dzięki wielkie. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.